Witam, z tej strony Italiano. Dzisiejszy film będzie troszeczkę inny i odbiegał od mojego kanału, ale ma na celu zachęcić Was do subskrybowania mojego kanału. Ostatnio mój kanał zaczyna się coraz bardziej rozwijać, więc żeby przyspieszyć te tempo, ogłoszę Wam konkursik. A jaki to będzie konkursik? Tutaj przed Wami mam iPhone'a X. Jeżeli chcecie go wygrać, wystarczy zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę, jak i komentarz. Napisz, dlaczego chcesz wygrać tego iPhone'a. I ostatnia rzecz, którą masz zrobić, udostępnij mój kanał na Facebooku. Cztery rzeczy podstawowe, żeby zdobyć takiego iPhone'a. Oczywiście, żeby wziąć udział w losowaniu. Konkursie na tego iPhone'a. Pokażę Wam dzisiaj mojego jeszcze elektryka, którego sobie kupiłem. Może zaciągniemy się. Co Wam powiem o tym elektryku? W sumie kupiłem takie badziewie. Nigdy nie paliłem elektryka. Zawsze paliłem normalne papierosy. Kupiłem dla testów taki sobie zwykły za 150 zł, żeby ocenić, co jest w sumie lepsze. Czy normalne papierosy, na przykład Chesterfieldy, albo LM-y, Forwardy, klikane, czy taki na przykład elektryczna fajka. Zaciągniemy się jeszcze raz. Mam go już czwarty dzień, może przez pierwsze 2-3 dni bardzo byłem zniechęcony do tego elektryka, ale jeżeli im dłużej zaczynasz palić elektryka, no to już przyzwyczajasz się do niego i w sumie już wolę w tej chwili palić tego elektryka, no, niż normalne papierosy. Na pewno jest mniej szkodliwy, jak wiecie. Dlatego przenoszę się też na to. Ten odcinek nie będzie dzisiejszy długi, bo ważne informacje, które miałem do powiedzenia, powiedziałem na temat konkursu, więc zapraszam wszystkich do wzięcia udziału, udostępniać mój kanał, bo jeżeli wbijemy 1000 subskrypcji, to ogłoszę Wam wyniki na tego iPhone'a. Oczywiście będzie losowanie na żywo, żeby nie było oszustwa. Wszystko będzie nagrane i będzie zwycięzca. Do zwycięzcy oczywiście napiszę na YouTubie, kto wygrał, i wtedy poprzez maila, którego udostępnię w konkursie wygranym, będzie możliwość napisania do mnie. Ale jeżeli wyjdzie tak, że wylosuję osobę, która wygrała, a nagle okaże się, że ta osoba w ogóle mnie nie subskrybuje, nie spełniła tych czterech warunków, to będziemy losować drugi raz. Więc to są oczywiście te warunki, które trzeba spełnić. Nie przedłużajmy może. Więc pozdrawiam moich widzów i moich przyszłych widzów, którzy to oglądają. Ciao!